Witam Was, jestem Bartek. Dzisiaj zapraszam na pierwsze wrażenia z użytkowania Xiaomi Mi Max. Nie ma co się oszukiwać, że jeśli chodzi o Mi Maxa, mamy tutaj styczność z naprawdę ogromnym urządzeniem, w zasadzie fabletem można powiedzieć, ponieważ mamy tutaj ekran 6,44 cala, tak więc prawie 6,5 cala samego wyświetlacza. Wyświetlacz pokrywa tutaj około 75% przedniej części urządzenia, tak więc możecie sobie wyobrazić po prostu rozmiar tego urządzenia. Jeśli zapytacie się o to, czy Mi Max mieści się do kieszeni większości spodni, oczywiście mieści się do większości spodni, natomiast często oczywiście w zależności od tego, jak urządzenie włożymy do tej kieszeni, gdzieś tam jakaś część Mi Maxa lubi delikatnie z kieszeni wystawać, tak więc o tej kwestii warto tutaj powiedzieć. No i również to, co zauważyłem, to to, że jeśli mamy urządzenie w kieszeni i chcemy się gdzieś schylać, wiązać buty, to niestety z tym urządzeniem w kieszeni te czynności są troszeczkę utrudnione, tak więc również o tej kwestii warto tutaj powiedzieć. Przechodząc do wykonania, naprawdę bardzo dobre wrażenia, jeśli chodzi o wykonanie tego urządzenia, ponieważ mamy tutaj z tyłu panel z aluminium. Aluminium, które jest takie matowe, tak więc ono nie zbiera w żaden sposób zarysowań, nie powinno się również specjalnie brudzić, ale co zauważyłem, to to, że niestety jest to dość śliskie aluminium i przyznaję, że przy rozmiarze tego urządzenia może być to uciążliwe, ponieważ urządzenie czasami lubi się z naszych dłoni po prostu wyślizgnąć, tak więc o tej kwestii warto na pewno tutaj wspomnieć. Mamy też dwa elementy wykonane z plastiku, górna tutaj część, a także dolna część. W żaden sposób to się nie wydaje być tandetne. Wszystko jest jak najbardziej dobrze spasowane, tak więc z wykonania jestem na chwilę obecną naprawdę całkiem zadowolony. Na pokładzie Mi Maxa mamy do dyspozycji czytnik linii papilarnych, jest on umieszczony na tylnej części urządzenia. Jeśli chodzi o działanie, jest naprawdę świetny, wystarczy, że przełożymy palec, oczywiście czytnik jest aktywny, tak więc nie musimy wcześniej wybudzać naszego ekranu. Przykładamy palec, urządzenie się nam od razu odblokowuje, nie ma z tym najmniejszego problemu, czytnik jest naprawdę całkiem szybki. Również nie ma znaczenia, pod jakim kątem przełożymy palec, również wtedy linie papilarne są odpowiednio odczytywane. Natomiast mam takie, można powiedzieć, drobne moje przemyślenie na temat umieszczenia tego czytnika, ponieważ jest to dość duży smartfon i mimo wszystko uważam, że fajnie byłoby, gdybyśmy mieli możliwość jednak odblokowania urządzenia przy pomocy linii papilarnych, przy pomocy naszej jednej dłoni. Biorę pod uwagę to, że najczęściej, kiedy czytnik mamy w tym miejscu, programujemy sobie palec wskazujący i niestety wydaje mi się, że przy tego typu konfiguracji ten czytnik jest kapkę za wysoko. Gdyby był niżej o te, załóżmy, 1,5 centymetra bądź 2 centymetry, wydaje mi się, że byłoby naprawdę dużo lepiej, jeśli chodzi o komfort użytkowania. Natomiast sama prędkość działania, prędkość odczytu linii papilarnych jest to naprawdę na ogromny plus. Teraz przechodzimy do naprawdę świetnego atutu tego urządzenia, czyli baterii. Mamy tutaj baterię 4850 mAh, tak więc jest to naprawdę bardzo pojemne ogniwo i również za sprawą rozmiaru tego urządzenia udało się przy takim ogniwie, przy takiej baterii o dużej pojemności zachować jednak smukłość tego urządzenia, ponieważ mamy tutaj grubość 7,5 mm oraz wagę tam lekko powyżej 200 gramów. Kwestia wyników czasu pracy na baterii, ja jestem tutaj naprawdę w niebo wzięty, jeśli chodzi o tą baterię. Bez problemu 2 dni mojego pełnego użytkowania, nie muszę ładować tego urządzenia codziennie, wystarczy, że ładuję je co 2 dni i bateria w zupełności mi wystarcza. Same wyniki, wydaje mi się, że na sieci LTE spokojnie 6 godzin na podświetlonym ekranie, na sieci Wi-Fi spokojnie powyżej 8 godzin na podświetlonym ekranie. To są naprawdę świetne wyniki i z baterii muszę Wam powiedzieć, że na chwilę obecną jestem niesamowicie zadowolony. Kwestia nakładki systemowej, znajdujemy tutaj MIUI w wersji 8, już po aktualizacji. Tutaj też warto powiedzieć o tym, wydaje mi się, że jest to urządzenie z polskiej dystrybucji, tak więc tutaj natywnie jest już wgrany ROM globalny. No i po ostatniej aktualizacji, którą tak naprawdę wykonałem od razu po wyciągnięciu urządzenia z pudełka, doszła nakładka w wersji 8. Tutaj tak naprawdę zauważam niewielkie zmiany, jeśli chodzi o interfejs na pewno ustawień. To uległo z pewnością zmianie. Mamy też troszeczkę inny tutaj pasek powiadomień, a także pasek z przełącznikami. Natomiast to, co muszę Wam na pewno powiedzieć, to to, że MIUI oczywiście nadal mi się podoba. Pomimo tego, że przykrywa dość mocno wygląd czystego Androida, ta nakładka nadal bardzo mi się podoba, jeśli chodzi o swoją koncepcję, jeśli chodzi o swój wygląd, o to, że wszystko jest tak naprawdę fajnie ułożone, fajnie pogrupowane, jeśli chodzi o na przykład ustawienia systemowe, z tego jestem tutaj
jak najbardziej zadowolony. Samo urządzenie działa również bardzo, bardzo płynnie, bardzo responsywnie, nie ma problemów jeśli chodzi o uruchamianie aplikacji. To wszystko za sprawą procesora Snapdragon 650, a także 3 GB pamięci RAM. I te 3 GB to jest na pewno na plus, ponieważ jeśli pamiętacie, kiedy testowałem Redmi Note 4, tam narzekałem trochę na płynność działania, a wersja była tam 2 GB pamięci RAM, tutaj 3 GB to w zupełności wystarcza, nakładka działa naprawdę fenomenalnie, jeśli chodzi o swoją prędkość działania, jeśli chodzi o płynność, nie ma najmniejszych problemów, jeśli chodzi o klatkowanie, urządzenie działa naprawdę super. W pierwszych wrażeniach również warto powiedzieć parę słów na temat aparatu tego urządzenia. Znajdujemy tutaj aparat główny 16 megapikseli z jasnością f2.0, mamy również aparat przedni również z jasnością f2.0. Fotki wychodzą naprawdę całkiem w porządku, ale całkiem w porządku, kiedy mamy dobre oświetlenie, ponieważ zwróćcie uwagę, kiedy to oświetlenie jest rzeczywiście takie dość dobre, naturalne, też dzienne, można powiedzieć, te fotki wychodzą naprawdę dość fajne, jeśli chodzi o swoją ostrość, szczegółowość. Natomiast czar pryska, kiedy to oświetlenie jest troszeczkę gorsze. Zaczniemy od aparatu przedniego tutaj przede wszystkim, ponieważ zwróćcie uwagę, zdjęcie typu selfie wykonane przy takich zasłoniętych roletach, co możecie zauważyć, gdzie w tym pomieszczeniu rzeczywiście tego światła nie było za dużo. I co się dzieje? Niestety szumy, taka drobna ziarnistość, szczegółowość troszeczkę już spadła i niestety to nie wygląda dość fajnie. I szczerze mówiąc, tak samo dzieje się ze zdjęciami robionymi z aparatu głównego. To jest troszeczkę, można powiedzieć, mniej zauważalne, ale nadal wydaje mi się, że ta szczegółowość tutaj nie jest jakoś mocno porywająca. Też takie jakieś drobne szumy się tutaj pojawiają, tak więc no nie do końca wygląda to super, natomiast fotki możemy zrobić naprawdę całkiem przyzwoite przy dobrym oświetleniu. Tutaj na końcu mam taką fajną fotkę. O, zwróćcie uwagę, to zdjęcie wygląda naprawdę świetnie i to trzeba tutaj zaznaczyć. Tak więc aparat z jednej strony przy dobrym oświetleniu fotki robi całkiem spoko, natomiast przy gorszych warunkach oświetleniowych te fotki już niestety nie wychodzą do końca za fajne. Samo omówienie aplikacji aparatu przedstawię Wam w końcowej recenzji Xiaomi Mi Max. Dobra, to jest na tyle, jeśli chodzi o moje pierwsze wrażenia związane z Xiaomi Mi Max. Naprawdę jest to całkiem fajne urządzenie. Po tym prawie tygodniu testów jestem z tego smartfona jak najbardziej zadowolony. Natomiast jeśli potencjalnie się zastanawiacie nad zakupem tego urządzenia, musicie wziąć pod uwagę rozmiar tego smartfona, ponieważ on jest naprawdę bardzo duży. Tutaj obsługa przy pomocy jednej dłoni stanowczo nie wchodzi w grę, tak więc o tej kwestii tutaj warto powiedzieć. Już teraz zapraszam Was na końcową recenzję Xiaomi Mi Max. Jeśli ten materiał Wam się spodobał, zostawcie koniecznie łapkę w górę. Natomiast ja się z Wami żegnam. Pozdrawiam Was. Na razie.